Grupa pościgowa, wbrew nazwie, to nie ona ściga, ale to ją ścigają i to już od kilku lat. Tym razem też się nie udało. Grupa pościgowa potrzebowała dokładnie 4 godzin, 25 minut i 32 sekund, by ułożyć 1500 puzli. W maratonie układania puzli Małpa grupa niepodzielnie króluje od 7 lat. W jej skład wchodzą Bożena Wieczorek, Agnieszka Kołodziej, Karolina Wieczorek i Natalia Kołodziej. Do nich także należy rekord czasowy sprzed kilku lat, to 3 godziny i 10 minut, którego w tym roku nie udało się poprawić. Wzór jak co roku jest dość trudny, ale tego akurat zawodnicy się spodziewają. Techniki układania były podobne. Jako pierwsze u większości drużyn powstawały ramki, później jeden z łatwiejszych elementów obrazka, czyli zamek, potem niebo i po długich bojach zawodnicy brali się za najtrudniejsze elementy układanki, czyli elementy zielone. Jako druga po 5 godzinach, 38 minutach i 23 sekundach zakończyła swoje układanie warszawska grupa o nazwie RZEP, czyli Rodzinny Zespół Entuzjastów Puzli w składzie Jolanta Dereń, a także Joanna, Anna i Bartosz Wójcikowie. Obiecali, że w następnym roku się poprawią i odbiorą złoto grupie pościgowej. Trzecie miejsce z czasem 6 godzin, 50 minut i 48 sekund wywalczyły sobie Anna Żuk, Katarzyna Bis, Danuta Kawałko, Marzena Szuba i Natalia Górak z drużyny Nie na Żarty. Żartów nie było. Zmęczeni zawodnicy zakończyli układanie po godzinie 3 nad ranem.